Charlie Leduff, Detroit, sekcja zwłok Ameryki, wydany przez wydawnictwo Czarne w serii amerykańskiej. Tę książkę zamówiłem już jakiś czas temu i ona postała sobie na mojej półce i poczekała w kolejce, aż ją przeczytam. I nadszedł taki moment, że zachciało mi się czegoś dowiedzieć o Ameryce. No i padło na tę książkę. A to z tego względu, że Detroit jest miastem bardzo ciekawym, jest przykładem miasta, które z kryzysu, z niesamowitego sukcesu pogrążyło się w jakiś letarg i generalnie upadło. Charlie Leduff jest amerykańskim dziennikarzem, który zdecydował się wrócić do Detroit, do swojego rodzinnego miasta. Pracował on wcześniej w New York Timesie i w Timesie, no ale zdecydował się, że wróci w rodzinne strony i zacznie opisywać swoje miasto. Detroit w tej książce jawi się jako miasto upadłe. Nie ma tutaj w tej książce na temat tego miasta nic dobrego chyba. A jeśli jest, to gdzieś ono ginie, to dobro tego miasta, gdzieś, nie wiem, pośród tych wszystkich zgliszczy i spośród tych wszystkich afer korupcyjnych. Bowiem w tej książce na pierwszy plan wysuwa się wielka korupcja, która doprowadziła to miasto do upadku. Są tutaj przykłady afer korupcyjnych, na przykład taka, kiedy to miasto przeznaczyło pieniądze na remont remizy strażackiej, no ale ta remiza strażacka nie doczekała się żadnego remontu i nie zobaczyła złamanego centa, ponieważ między zawarciem umowy a realizacją te pieniądze gdzieś się rozpłynęły, zaczęły się pojawiać jakieś aneksy do umów i generalnie nikt nie może się w tym połapać, gdzie te pieniądze się znalazły. One się po prostu rozeszły po urzędnikach, po wszystkich znajomych królika, a strażacy, którzy naprawdę potrzebują ogromnej pomocy finansowej w tym mieście, no zostali z niczym. Jeśli jestem już przy strażakach, to powiem, że w tej książce oni chyba wysuwają się na pierwszy plan, z tego względu, że w tym mieście dochodzi do wielu podpaleń domów. Ludzie podpalają domy dla zabawy, dla rozrywki, ponieważ jest to tańsze niż bilet do kina, tak jak tutaj mówi sam autor. Wiele domów jest opuszczonych, ponieważ miasto liczyło ponad 1 000 000 mieszkańców, chyba 1 600 000, no a teraz ostało się chyba 800 000 mieszkańców. No i co zrobić z tymi pustymi nieruchomościami? Niektórzy porzucili, niektórych wywalił bank za niespłacone kredyty hipoteczne, a z innych budynków po prostu wyprowadziły się firmy. Powiem wam, że z ciekawości wszedłem sobie w Google Street Map i sprawdziłem, czy rzeczywiście jest tak, że są ulice, gdzie jest pełno niezamieszkanych domów, gdzie są one zaniedbane, gdzie jeśli pojawia się jakiś sklep, to jest to najwyżej sklep monopolowy. Rzeczywiście, na chybił trafił, wybrałem kilka ulic i sporo takich obrazków mi się trafiło. Naprawdę przygnębiający obraz. Ale ta książka to nie tylko zniszczone miasto. To także obraz wielkiej korupcji. Korupcji, która dopadła burmistrza, która dopadła urzędników, która dopadła wszystkich, którzy mają jakiś wpływ na podejmowanie decyzji albo którzy trzymają pieniądze w tym mieście. Tutaj politycy bowiem wchodzą w jakieś dziwne układy z przestępcami, tworzą jakieś dziwne koalicje, które generalnie służą tylko pomnażaniu ich prywatnego majątku, a nie poprawiają bytu mieszkańców miasta. Ale w tej książce to także historię samego autora i jego najbliższej rodziny. I powiem wam, że te momenty, gdzie autor opisuje, kiedy to jego rodzina stacza się, jego siostra, jego siostrzenica i kiedy on opisuje przypadki swoje, jakie on miał problemy, to mnie akurat najmniej interesowało. Irytowało mnie to, że autor, jakby nie patrzeć, książki z literatury faktu wtrąca wątki osobiste. I w trakcie lektury czuć wielkie ego tego autora. Jest to bardzo irytujące, jest to taki styl bardzo amerykański. O, poszedłem, załatwiłem i pomogli kobiecie. Jest to takie chełpienie się z czegoś, co generalnie jest częścią jego pracy. Nie podobało mi się też w tej książce, że autor nie szanuje niektórych swoich bohaterów. Przez swoją pracę niektórzy jego bohaterowie ucierpieli. No nie pomyślał facet i im zaszkodził. Ponoć oni mu nie mają tego za złe, ale no śmiem trochę wątpić. Nie jestem dziennikarzem i nie wiem, jak to tam w Ameryce wygląda, ale wydaje mi się, że mógł tym bohaterom więcej pomóc, mógł im trochę zapewnić prywatności i postarać się, żeby to ich nie dotknęło, a nie budować na ich nieszczęściu swojej kariery. Bo to tak w tej książce niestety wygląda, że po trupach do celu. Oczywiście autor tutaj piętnuje głównie urzędników, głównie korupcję i to jest godne pochwały. Jednak momentami gdzieś się zapędza w jakiś kozi róg i nie potrafi z tego wybrnąć. Chociaż stara się potem tym ludziom jakoś pomóc. Byłem w ciężkim szoku, że miasto, które
jawiło się jako sukces, jako wspaniała wyspa, do którego ściągali setki tysięcy pracowników, tajnie się później synonimem biedy i nędzy, bo tak to teraz wygląda. Ta książka także obala mit amerykańskiego snu, kraju, w którym wszystko jest możliwe, jest wspaniałe, jest największe i w ogóle naj w samych superlatywach. Ta książka pokazuje ciemną stronę Ameryki i w zasadzie udowadnia, że Stany Zjednoczone niewiele się różnią od krajów, które są przeżarte korupcją i jakimiś układami, i ta hegemonia Ameryki, jeśli chodzi o arenę światową, jest chyba trochę jednak na wyrost. Po tej książce staje się trochę sceptyczny, jeśli chodzi o samą Amerykę. Nie byłem nigdy jakoś wielkim fanem Stanów Zjednoczonych, ale ta książka mi uświadomiła, że ten kolos ma chyba przynajmniej jedną glinianą nogę. Polecam wam tę książkę, ale ostrzegam, nie jest to reportaż obiektywny. Jest to reportaż zaawansowany. Powiedziałbym nawet, że może jest to literatura faktu z elementami autobiograficznymi. I na koniec jeszcze wam powiem, jeśli planujecie wziąć udział w cyklu razem z Olą z kanału Book z Tobą, Booki Świata. W listopadzie jest miesiąc Ameryki Północnej. Ta książka nadaje się doskonale, żeby ją przeczytać. Jeśli nie mieliście do czynienia z zaangażowaną literaturą faktu, koniecznie sięgnijcie po tę książkę. Na pewno się wam spodoba. Jest momentami drastycznie, jest momentami nieprzyjemnie, ale warto przeczytać. I to by było na tyle. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście, czy zamierzacie czytać i jakie Booki Świata na listopad polecacie. Książki o Ameryce albo które dzieją się w Ameryce. To by było na tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!